opiniowała sprawę projektu uchwały uwzględnienie zostały uwagi komisji. Proszę Państwa, zwrócił się Urząd Miasta, Wydział Architektury o wydanie opinii na temat planowanej inwestycji jako WZK. Wniosek pana Zbigniewa Kukuczki, pełnomocnik jego Królewska, z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie inwestycji objętej wnioskiem zgodnie z kompetencjami. Budynek mieszkalny, wielorodzinny, ulica Bulwarowa, działki objęte inwestycją i wjazd na tą inwestycję. Tutaj, proszę Państwa, wskazałem kolorem czerwonym na mapie wysokościowej no, obrys tej całej działki, gdzie ma być ta inwestycja. Ulica Bulwarowa to jest w dolnej części. Tu i tu jest z tej ulicy Bulwarowej będzie wjazd na tą działkę z przedgimnazjum. Tu jest szkoła obecnie, szkoła gimnazjum 50, a to będzie sobie. Tak wygląda na drugiej mapie sytuacja zabudowania. Tu jest autoplas, mylnia, tu jest ta szkoła, tu jest jakiś budynek. I ta działka tutaj ma być zajęta pod inwestycję. Konkretnie, proszę Państwa, jest to ten autocentrum RAS, z którym przejeżdżamy. To jest za tym, tu w tym miejscu, w tym miastu. Ile mniej, przepraszam? Na drugiej mapie, proszę? Ile piętr? Nie wysokie. 7 piętr. Tak samo, tak samo jak obok tego budowa. Bo obok tego budowa, pamiętacie Państwo, daliśmy zgodę na wybudowanie obok, no tutaj jest pokazane, gdzie ta inwestycja jest. Co? Proszę jeszcze sprawdzić dokładnie. Ile piętrowe to jest? Dwupiętrowe, trzypiętrowe. I proszę Państwa, ulica Bulwarowa i wjazd z tej ulicy Bulwarowej dawny na tą działkę. 16 metrów ale w kondygnacji. Na pewno nie. 5 kondygnacji. Na ziemi. Plus 8. Kondygnacja było 8. Kondygnacja. 5 plus 4, no to 2 plus 10. Ale 7 plus 7. Nie. Nie, no. 16 metrów. W tym miejscu jest jakaś tam inwestycja, którą by właśnie wydali decyzję na, i pozwolenie uzyskali na inwestycję w tym miejscu i prowadzone budowę. No i właściciel tej działki stara się o WZ-kę, wydanie WZ-ki w tym miejscu na swojej działce. Dziękuję bardzo. Chyba bardzo ładnie powiedział pan Stanisław, ale gdy są jakieś jeszcze pytania, to jeden słowem, że Komisja Infrastruktury zawarła swoje wnioski, te, które zawsze zawiera przy tego typu uchwałach. Wnioski zostały przyjęte pozytywnie, także nie widzę większego problemu, żeby nie przynieść tego projektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa za tym projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę
sprawie opinii ustawy warunków dla zamierzenia inwestycyjnego, potem budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce 454 przez 1, 454 przez 2, podnosz 44, nowa kuta, a z wjazdem na działce 160 przez 12, 14, podnosz 45, nowa kuta przy ulicy Bunkarowej w Krakowie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 5. O, pan przewodniczący zwalniał miejsce. Nie, jeszcze nie. To rozpocznę. Aha, bo to... Jedziemy z następną. Tak. Piąty punkt z panem mieliśmy. Mijamy. Ostatni. Tak. Omijamy, to jedziemy dalej. Szósta. Punkt szósty. Rozpatrzenie projektu uchwały opinii projektu budowy parkingu przy ulicy Andy Gaweńskiej, osiedla Kazimierzowskiej 29-30, projekt uchwały zarządu numer 200. Projekt uchwały był szeroko konsultowany z ekipem. Projektant był w stałym kontakcie z zarządem dzielnicy 16. Pan Stanisław? No ja tylko, proszę Państwa, no, dostaliśmy dosłownie po godzinie, przed godziną 17 ten projekt, ale jako gotowy, niemniej jednak był wcześniej konsultowany z zarządem i postaraliśmy się wprowadzić, a najaktualniejszy projekt. I proszę Państwa, tutaj mamy ten zarys naszej inwestycji, gdzie są dwie drogi wjazdowe. Nie ma czy... Nie ma. Dwie drogi wjazdowe. Mieszkania znaczy. Tak, to jest jedna droga i druga taka sama po prawej stronie. I miejsca postojowe kolorem niebieskim. Jest to inwestycja wspólna ze spółdzielnią mieszkaniową Juczenka, gdzie w ramach naszej działki my byśmy finansowali. Natomiast w ramach działki spółdzielczej, spółdzielnia mieszkaniowa będzie. Oczywiście w tym miejscu tworzy się dosyć dużo miejsc postojowych i około 35 miejsc postojowych. Porządkuje się w tym terenie właśnie te miejsca postojowe. Oczywiście jest założenie tutaj wykonanie monitoringu tego parkingu i pan przewodniczący na ten temat monitoringu samego powiedzieć. Czyli jeżeli można to powiedzieć o monitoringu, to jest pewnego rodzaju jakimś takim uratowanym zadaniem, czyli 30 tysięcy na zakup rejestratora, który i kamer w tym temacie, gdzie udało się zgodę pana prezydenta dostać. Jest to już procedowane, jest to w przetargach i wydaje mi się, że jest szansa, że to będzie zakupione jeszcze w tym roku po to, żeby ewentualnie to, co zrobi wspólnota, bo nie wiem, ja już to wspominałem, że wspólnota Kazimierzowskiej 29 przeznaczyła z swoich środków 30 tysięcy. 30 tysięcy na ten cel, żeby doposażyć ten parking właśnie w monitoring. I wtedy uda się jedno z drugim połączyć, także w tym roku jest szansa, że to będzie uruchomione i będziemy ewentualnie widzieć efekty tego monitoringu. Panie przewodniczący, jeżeli parking zostanie ukończony, to razem z monitoringiem? Z pewną częścią, bo to będzie tylko pewna część. Chciałem powiedzieć, że były pieniądze na monitoring w tym zadaniu miejskim, 67 tysięcy i niestety zostały zabrane. Dlatego teraz próbujemy cokolwiek zrobić, żeby to funkcjonowało jako przynajmniej część monitoringu. Bo dzisiaj byłem w Straży Miejskiej na temat śmieci zakładających parkingu.
No i bardzo liczą na monitorowanie. Bardzo proszę. Chciałbym, żeby nam pomogli jeszcze nie liczyli. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę. Ja chciałbym uzyskać informacje na temat rozwiązania drogowego, ale już nie jest to w obrębie samego parkingu, tylko wokół pawilonu, który się tam znajdują, ponieważ wczoraj byłem świadkiem wjechania tam na te alejki, gdzie gdzieś chodzą, tam jest przedszkole, matki z dziećmi chodzą do przychodni, starsi ludzie. Duży samochód dostawczy manewrował między tymi pawilonami. Czy będzie w jakiś sposób ograniczony, tak, jakiś ograniczony dojazd, bo teraz tam jest, odjeżdżają po chodniku. To jest teren spółdzielczy. I tutaj można rozmawiać z spółdzielnią, jaki ona ma tutaj ewentualnie pomysł na to. Wydaje mi się, że można tutaj siąść do stołu i rozmawiać, żeby tutaj cywilizować to. Na pewno nie będzie jeżdżenia, prawda, tędy po ścieżce rowerowej, bo ulica przejmie, że tak powiem, ten ruch tutaj. Ale jeżdżą tak czy tak. Ale to nie, to już nie będą mieli możliwości. To będzie chodzić. Dlatego, że tutaj będzie zamknięty, że tak powiem, przejazd, czyli de facto... To tak, jak są będą rozwiązania poza parkingiem, wokół. To znaczy tutaj jest planowane, że tutaj po prostu nie będzie możliwości przejazdu, tylko przejścia pieszego. I wtedy, ja nie wiem w jaki sposób to będzie rozwiązane, ale tak, żeby nie można było przejeżdżać samochodem. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy Szczecin podjęła uchwałę w sprawie opinii projektu budowy parkingu przy ulicy Antykaweńskiej, osiedle Kazimierzowskiej 29. Serdecznie Państwu dziękuję za współpracę. Oddaję głos Panu Przewodniczącemu. Witam Państwa serdecznie i przepraszam za spóźnienie. Byłem na spotkaniu z Panem Przewodniczącym miasta. Już daję listę. Może w oświadczeniach powiem, czego to dotyczyło, żeby teraz nie przerywać. Jesteśmy w punkcie 7, tak? Czyli teraz Kazimierzowskie 15. Tak. Proszę bardzo. No to Kazimierzowskie 15. Bardzo proszę. Pan Stanisław pokaże, ja mam... To samo, proszę Państwa, na Kazimierzowskim, o tą samą projekt parkingu zatwierdzamy i jest tutaj pokazane droga manewrowa tym kolorem fioletowym i miejsca parkingowe po prawej stronie, kolor niebieski i po lewej stronie. To tutaj, tak jak mówię, było trochę zawirowań ze względu na to, że Państwo widzą, tutaj gdzieś woda była. Dobrze mówię? Tak. Ta woda, która jest tutaj przy łącze wody do budynku numer 15, musiało być osobno zaprojektowane, dlatego że przedtem było jakoś tak dziwnie. O, w ten sposób. Widać, tutaj jest wykreślone, prawda? Tutaj był jakiś hydrant, coś. No i w tym momencie MPWiK chciało, żeby zmienić tą trasę i musieliśmy tutaj dostosować. Było trochę zawirowań. Mam nadzieję, że wszystko się uda zrobić jeszcze, mam nadzieję, w tym roku. Przez studnie retencyjne jeszcze, o których tutaj było dużo mówienia, tutaj Pan Tomek wie o tym, że tutaj musi być studnia retencyjna, która będzie wodę zbierała z całego parkingu i tutaj dozowała do tej ogólnospławnej kanalizacji. To wszystko niestety się przedłużało, ale trzymamy kciuki, że będzie wszystko dobrze i jakieś owoce z tego będą jeszcze w tym roku. Jakby Państwo mieli pytania, to chętnie odpowiem. Tutaj też jest przygotowany monitoring na poprzednim, że ma być kanalizacja przygotowana. Jeżeli będziemy mieli środki, to będziemy tam sukcesywnie coś dokładać, wieszać. To tyle w tym temacie. Ja mam pytanie. Proszę. Czy teraz przy każdych parkingach będziemy budować, będziemy tak samo stawiać na monitoring? Znaczy, ja powiem, chciałbym być skuteczny, a uważam, że priorytetem dzielnicy powinno być monitorowanie terenów
gminnych, ogólnodostępnych i głównych, na przykład ciągów pieszych, takich jak główne chodniki, parkingi i placy zabaw. O tym myślałem. Tam, gdzie jest taka możliwość. To jest nasza budowa. Nie wszędzie, tam gdzie będziemy na przykład modernizować dany parking, jest możliwość wykonania monitoringu. Bo każdy monitoring, oprócz tego, że powiesimy kamery, musi być podpięty gdzieś do systemu rejestrującego. Jeżeli tutaj robimy to na bazie światłowodu jutrzenki, docelowo może będziemy mieli swój własny, gdzie będziemy mogli to przejąć, na przykład do straży miejskiej, czy nawet do dzielnicy, bo też jest taka opcja w mojej głowie, co prawda na razie, to uważam, że no, musimy szukać partnerów. I rozpocząłem już rozmowy z wieloma wspólnotami, które pozytywnie odbierają to, żeby dołożyć się na przykład do tego, żeby jakąś kamerę, która była nie tylko na ich blok, ale na tą część wspólną, typu ulica dana, czy wjazd do osiedla. I tutaj buduje, że tak powiem, takie poczucie, że musimy odrobinę wziąć w swoje ręce to, żeby być skutecznym w naszym postępowaniu, później gdzieś znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu, który był na tym parkingu, czy gdzieś. Także staram się tam, gdzie to jest możliwe. To nie powiem, że czy każdy, bo nie, czy każdy jest możliwość podpięcia do jakiegoś rejestratora. Tyle. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii projektu budowy parkingu 17-15. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia budowy miejsc parkingowych przed blokiem numer 11 w osiedlu przy Arce. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to samo w osiedlu przy Arce. I prosimy, te miejsca są zaznaczone. Jeżeli mogę, to Szanowni Państwo, tutaj już wykonaliśmy 10 miejsc parkingowych przy placu Głosika. To jest kontynuacja, czyli porządkowanie. Usunęliśmy tutaj drzewa, które były de facto na kolizji. Tutaj próbujemy, że tak powiem, poszerzyć w tą stronę. To jest pewna nowość, którą tutaj razem z radnym Tomkiem Szewczykiem żeśmy próbowali znaleźć i udało się. Tutaj ewentualnie będziemy porządkować, czyli będziemy tutaj jakby wykorzystywać cały ten teren, żeby jak najbardziej można było racjonalnie wykorzystać ten parking. I wydaje nam się, że więcej tutaj jakichś rzeczy chyba nie będziemy w stanie zrobić. Ze względu na to, że ograniczeni jesteśmy odległością od budynków, no i niestety wielkością terenu. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Proszę. Ile będzie miejsc tutaj się dodatkowych? 10? 10, 9. No jak zależy to koszt? A to powiem, bo to jest w tym momencie na dwa zadania, które mamy Uniwersytetu Połańskiego i tutaj w Żarce mamy 101 chyba, bo projekty są zapłacone. Nie. Projekty są chyba zapłacone z tego, także mamy około 100 tysięcy. I będzie kosztorys tego wszystkiego, będzie można zobaczyć. Ja osobiście jestem za tym, żeby... Tysięcy za 10 miejsc? Nie, za dwie rzeczy. Dwie rzeczy, powiem inaczej. Plus jeszcze zostanie na Jagiellońskim 26 zrobione. 26. Za kole, tak. Za kole to pani Maria tam jest w tym temacie, bo to też chciałem. Dlaczego? Bo chciałem zrobić za te pieniądze wszystkie rzeczy drobne, które gdzieś tam po drodze można zrobić, ze względu na to, że jest taka przykra sprawa, że pieniądze, które zostały nam zablokowane, nie wrócą do nas. W roku mówię o tych 400 tysiącach. Chciałbym to, co mamy, wykorzystać po to, żeby jak najwięcej miejsc, gdzie mieszkańcy narzekali, po prostu wykonać. Na dzień dzisiejszy sam. W sumie będzie tak, mówię, ja myślę, że my osiągniemy te nie 9 miejsc. My tutaj osiągniemy dużo więcej miejsc, bo tutaj zmienimy jeszcze sposób parkowania, prawda? Czyli w momencie, kiedy tutaj powiększymy to,
tutaj dojdą jeszcze kolejne miejsca, które tutaj to jest tak zwany teren twardzony, prawda? Tutaj myślę, że też uda nam się jeszcze coś utwardzić tego terenu. Tu się nie dało jeszcze coś zrobić tutaj niżej? To nie, to jest, do tego źródłoku jest za mała, żeby można było coś zrobić. Ale tak jak powiedziałem, cofniemy samochody jeszcze do tyłu kawałeczek, po to, żeby można było tutaj swobodnie przejeżdżać, bo to jest problem z dojazdem na przykład ciężarówki wywożącej śmieci czy coś takiego. Także w sumie, tak jak mówię, nasz parking na Kazimierowskim miał 19, ale... A wiem, jak będziemy mówić o pokrzywki albo szczeklika, to będzie cisza. Mówili o pokrzywki. Mówili, ale za dużo. Za dużo. 19 było miejsc tam przy parkingu za przeproszeniem na Kazimierowskim, a okazuje się, że udało się tak parkować te samochody, że jest 29. Tutaj może tak nie będzie, ale na pewno będzie więcej niż jest wyznaczone w tej chwili. Dlatego, że sposób parkowania będzie, kierowcy zresztą się znajdą w taki sposób, żeby był jak najbardziej efektywny. Ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie w tym temacie? Bardzo proszę. Nie widzę, a więc zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia budowy miejsc parkingowych przed blokiem numer 11. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia budowy miejsc parkingowych przy ulicy Uniwersała Połańskiego. Proszę bardzo. Proszę Państwa, przy ulicy Połańskiego zostaną wykonane miejsca postojowe wzdłużne i widać to na tym poblesie tutaj w kolorze niebieskim zaznaczone. I te samochody z jezdni zostaną wsunięte. Teren taki neutralny tutaj i zwiększa się przepustowość jezdni, która była dosyć niebezpiecznie w tym roku. Ja jeszcze takie dwa zdania uzupełnienia, dlatego że chcieliśmy tutaj jakby tą ulicę odrobinę usprawnić ze względu na to, że tutaj dużo samochodów jeździ do banku. I samochody, które stały tutaj na poboczu, po prostu stwarzały problem, żeby się minęły. To, co my żeśmy zrobili, to tak naprawdę uporządkowaliśmy tutaj tą ulicę. Dużo więcej miejsc tam nie będzie, chociaż część rzeczy żeśmy zrobili jeszcze utwardzając teren, chyba tutaj z tej strony, po tej stronie i tutaj dodatkowo z tamtej strony. Chcieliśmy jeszcze... To nie wiem jeszcze jak parkują, ale z tego co mówią, że już kierowcy zaczynają i tak parkować w taki sposób, żeby było jak najwięcej. Ja nie wiem jeszcze jak parkują, ale chcieliśmy jeszcze tą stronę zagospodarować. Niestety dzisiaj zostało to odrzucone, dlatego że nie zgadzały się jakieś tam trójkąty widoczności, gdzieś jakieś parkowanie na uchu. To co, że tak powiem, jest jakimś problemem, zostawiliśmy, trudno. Zrobiliśmy tyle, ile można było. I w tym momencie wydaje mi się, że odrobinę się poprawiło w tym miejscu. Mam nadzieję, że radny tutaj jest również, czy radni są z tego miejsca. Ja w tym temacie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Tak, może w tym temacie. Proszę Państwa, miejsca parkingowe zostały wykonane już, oddane, to znaczy przez wykonawcę w środę 28 listopada, dzisiaj podejmujemy uchwałę, ale to już inny temat. Natomiast co do tych miejsc postojowych, no rzeczywiście był to teren, gdzie toczył się bój, bo rosły tam drzewa owocowe, pamiętam jeszcze za poprzedniego radnego, ale temat żeśmy zrealizowali. Na dzień dzisiejszy, gdyby samochody stały pod kątem, tych samochodów można by było tam umiejscowić około 15. Natomiast kierowcy mają dylemat, ponieważ właśnie te miejsca parkingowe, teren to jest głębokość 2,5 metra, więc nie jest on taki głęboki jak miejsca postojowe, parkingowe po przeciwnej stronie. No więc właśnie też mają pytanie, pytali mnie, czy można stać ukośnie pod kątem no, z wypustem samochodów, bo jeżeli staną jeden obok drugiego, prawda? No to tych samochodów tam dosłownie w jednej zatorce będzie 5, w drugiej może 6 samochodów. Więc w sumie 11 miejsc parkingowych.
No jest to zawsze duży zaszczyt dla osiedla Kościuszkowskiego. Jedni dziękują, drudzy psioczą, że zabrano im tereny zielone. No ale, prawda jest taka, że chociaż trochę tych samochodów ubędzie i nie będzie parku, będą wykorzystywane parkingi przed blokiem szóstka. To ja tutaj odniosę się do tego, co pani radna powiedziała, że parkingi, prawda, nie zostały jeszcze odebrane, ale zostały już wykonane. To, co my dzisiaj robimy, to po prostu chciałbym, żeby w dokumentacji było ok. Bo okazuje się, że później ktoś będzie, w umowie jest zapisane w ZIKicie, w umowie, że do tych zgłoszeń, chociaż do zgłoszeń tak naprawdę mamy w uchwale napisane, że mamy naszą uchwałę i gdyby... Zawsze tak, to ja mówię, gdybyśmy nie chcieli tam robić, to byśmy nie podejmowali takiej uchwały. To, co dzisiaj robimy, to jest czysta formalność po to, żeby projektant się z umowy swojej wywiązał ze względu na to, że takie coś mu wpisali, żeby była opinia Rady Dzielnicy 16. Ja, jak Państwo wiecie, ten temat monitoruję praktycznie przez cały czas i na bieżąco jestem w tym temacie ze względu na to, że były uzgodnienia w ZIKicie, były uzgodnienia z Wydziałem Skarbu, jeszcze odnośnie PKP i tak dalej. Także ja ten temat przez cały czas teoretycznie prowadziłem. W momencie, kiedy no, trzeba się rozliczać z papierów, no niestety trzeba mieć ten komplet tych papierów. I dlatego to robimy tak, żeby pani radna wiedziała, że tutaj no nie ma jakichś tam rzeczy. Już jest jasne, tak? No, ty jeszcze tak, bo jeszcze damy... jedną rzecz. Ale już jest jasne? Tak, tak. Okej, okay. Ja rozumiem, że pani, dla pani jest to ważne. Druga rzecz, o której pani powiedziała, jeżeli kierowcy będą parkowali inaczej niż tam jest wyznaczone, to po prostu biorą też odpowiedzialność za to, jak parkują. Ja nie jestem w stanie powiedzieć tak, że wolno tak parkować, bo tam organizacji ruchu jeszcze nie ma. Będzie prawdopodobnie, będzie albo nie wiem, czy będzie potrzebna nawet. Wolałbym, żeby chyba nawet nie było, bo wtedy no, nie będzie potrzebna. Także ja bym tam nie wychodził przed orkiestrę z tym oznakowaniem, żeby tutaj robić te zatoki równoległe. Bo tak jak mówię, bo uważam, że kierowcy sobie będą parkować tam, żeby było bezpiecznie i żeby nikomu krzywdy tam nie robić. Ja się boję, nie tak, proszę bardzo, pan Tomasz. To się unormuje. Odnośnie tego parkowania, kierowcy sobie naprawdę poradzili. Nie wiem, czy pani radna była wczoraj, ale ja dzisiaj byłam wczoraj, to widziałam, że problemy. Dzisiaj, jedni tak, drudzy dzisiaj tak. Dzisiaj zostało to pomieszane, natomiast wczoraj, rozumieli się doskonale. Kierowcy parkują, nawet duży samochód nie wystaje zbyt wiele za... No dzisiaj tam byłam przed sesją. Ale pani radna, my nie możemy sposobu parkowania narzucić oprócz wzdłużnego. Nie, ja rozumiem, tylko ten parking jest głęboki na 2,5 metra. No tak, ale takie są wymiary, że tak zatoki równoległe. Dlatego tylko równoległe, no właśnie. Bo gdybyśmy projektowali inaczej, to by się architektura do tego na to nie zgodziła. Dziękuję bardzo. Ktoś chciałby zabrać jeszcze w tym temacie głos? Nie, to zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pani, panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia budowy miejsc parkingowych przy ulicy Uniwersału Połanieckiego. I teraz... Są przeprowadzone? Nie.